Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. W większości tutaj na moim kanale są filmy dotyczące strefy beauty albo lifestyle, a dzisiaj zapraszam was na proste, szybkie i przepyszne ciasto marchewkowe i zapraszam was do wykonania przepisu razem ze mną. Już przygotowałam wszystkie rzeczy potrzebne do tego, aby zrobić ciasto. Tak powiem wam pokrótce dla laików, którzy nie wiedzą, jak się za to zabrać, po kolei, co trzeba zrobić. Najpierw należy umyć i obrać marchewki, około 3 sztuki, takiej średniej wielkości. Należy je zetrzeć na tarce, ja ścieram na dużych oczkach. I tak to wygląda. Następnie należy blachę wyłożyć papierem do pieczenia. Ja już tutaj mam też blachę przygotowaną, o tu z tyłu. Ja mam blachę 31 x 23 cm. Następnie należy nagrzać piekarnik na 180 stopni. No i teraz przygotowujemy wszystkie składniki, aby wrzucić je do miski, bo wszystkie razem wrzucamy, oprócz marchewki. Marchewka idzie na samym końcu, ale to zaraz wszystko wam opowiem. Tak więc, najpierw wlewamy składniki mokre, to jest 250 ml oleju, 4 jaja, aromat waniliowy. Wanilinowy to jest właściwie, ale gdybyście mieli prawdziwy waniliowy, to super. Łyżeczkę tego aromatu. Najpierw wlewam mokre składniki, a potem suche, ponieważ one potem się lepiej mieszają i na dnie miski nie zostają suche składniki, które są niedomieszane na końcu, więc tak jest najlepiej zrobić. No i następnie mam już przygotowaną tutaj taką mieszankę właśnie wszystkich przypraw, które są potrzebne, czyli jedna łyżeczka proszku do pieczenia, jedna płaska łyżeczka sody oczyszczonej, jedna łyżeczka przyprawy korzennej, jedna łyżeczka przyprawy do ciasta marchewkowego lub jeśli nie macie, to wystarczy cynamon, jedno opakowanie cukru z prawdziwą wanilią. I tutaj mam to opakowanie, nie wsypywałam go tu. Szczypta soli, to jest około pół łyżeczki. I te przyprawy tutaj wsypuję. Teraz to całe opakowanie cukru z prawdziwą wanilią. I ja wsypuję całe opakowanie, ponieważ w przepisie jest, że jest potrzebna cała szklanka cukru, a ja daję niepełną, o tak jak tutaj widzicie, niepełna szklanka cukru, ale za to daję całe opakowanie tego cukru z prawdziwą wanilią. Do tego, żeby ciasto było takie wilgotniejsze i no, smaczniejsze, dodaję garść dosłownie o... taką garść wiórków kokosowych. Do tego orzechy. Ja mam tutaj akurat laskowe, blanszowane, które potłukłam tłuczkiem i one są takie już zmielone, ale najczęściej dodaję orzechy włoskie i one super się sprawdzają, są bardzo pyszne. Tutaj mam 35 gramów. No tak, taka spora garść to jest tych orzechów. Nie muszą być tak całkiem na miałko, tak wiecie, tak średnio, żeby były kawałki też wyczuwalne. 1,5 szklanki mąki, tak jak już mówiłam, niepełna szklanka cukru. No i teraz wkładam to wszystko po prostu do miksera, najpierw na wolnych obrotach, żeby nam to wszystko nie wyleciało, żeby delikatnie się razem zmiksowało, a potem na trochę wyższych obrotach. Jak już to całe ciasto, które mamy tutaj, będzie ładnie jednolicie zmieszane, dodaję dosłownie po takiej garstce o tej marchewki po trochu, żeby ona się dobrze wmieszała. Ciasto już jest zmiksowane, miksowałam około 3 minut, najpierw samo ciasto, to co miałam w misce, a potem dodawałam stopniowo marchewkę. No i teraz wylewamy ciasto na blachę. Tej marchewki jest tutaj sporo, nie bójcie się tego. Zobaczycie, będzie naprawdę pyszne. Delikatnie jeszcze tak wygładzam ciasto. Możemy wkładać do piekarnika. Tak jak mówiłam, piekarnik już jest nagrzany na 180 stopni i pieczemy około 40 minut. Tak wygląda ciasto zaraz po upieczeniu. Jak widzicie, ma ładny, złoty kolor. Ono chwilę poleżało sobie
w otwartym piekarniku, żeby przestygnąć. Jest jeszcze dosyć ciepłe, ale nie aż tak bardzo. Może, czekajcie, tak sobie zrobię i pokażę Wam. Tak wygląda to ciasto. Takie w sam raz, nie za grube, nie za cienkie. I teraz po wystudzeniu, jeszcze tutaj je zostawię na wierzchu w kuchni. Jak się wystudzi, to posypię cukrem pudrem albo lukrem, jeszcze nie wiem. Zobaczę, jak mi wyjdzie, ale zrobię Wam zdjęcie i wrzucę tutaj na koniec. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Zostawcie kciuka w górę, jeśli przepis Wam się podobał. Zostawcie w komentarzu, czy Wam smakowało, jeśli robiliście ze mną to ciasto. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!